Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drożdże52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, zdecydowałam, że dzisiaj powrócimy do wątku fabularnego, zostawiając zadanie Równowaga w Przyrodzie sobie na później. I widzę, że znowu jest problem z tym głupim sterowaniem. I zauważyłam, że nie ma go jak nie streamuje, więc ewidentnie coś się po prostu psuje wtedy. Akurat jest północ, więc możemy spotkać się z Damianem. Jesteśmy już nawet, można powiedzieć, troszeczkę spóźnieni. Ale zaraz będziemy na szczęście na miejscu. Ostrzeżenie. Zbliżasz się do przełomowego momentu w opowieści. Ukończenie części zdań pobocznych stanie się niemożliwe. Dobrze, wiemy to. I wydaje mi się, że mamy wszystkie zadania. Tutaj na pewno zadanie Pieśni Rycerskiego Serca będzie wtedy niezrobione. Robimy sobie save'a przed tym. No kurde, to sterowanie jest straszne. Dobra. Idziemy. Młyny hrabiego de la Crua. Spodziewamy się zbrojnego oporu. I nie znamy poziomu. Mamy Damiana. Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Tak. Tylko chciałem to móc kliknąć. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy, i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Wydaje mi się, że żadne zadanie się nie anulowało, więc to dobrze. Podobno zadanie Pieśni Rycerskiego Serca może się anulować, ale już dawno mamy je za sobą. Dobra, a my widzę idziemy przodem, czy od innej strony po prostu zaatakujemy? Zobaczymy. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu wytrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planu. I to jak najbardziej. Pozwólcie, że rzucimy sobie jad wisielców, bo go nie mam. A się nam może przydać dosyć solidnie. Dobra, jest łucznik, więc to jest nasz priorytet. Jak widzicie, przeciwnicy już na setny poziom. Czyli w sumie mają nasz poziom, można powiedzieć. Dobra, ten z tym młotem może nam wyrządzić sporą krzywdę, więc musimy uważać. Dobra, jest was więcej. Troszeczkę szkoda, że się nie zmedytowałam, bo by się nam to mogło przydać. Dobra, może byśmy tak... Niewiarygodne, że gościu to wszystko obronił. Dobra. Dobra, jeszcze ty w sumie zostałeś. Okej.
Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Musimy znaleźć Sianę i Renę w Duntyn. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obserwuje. To musi być Roderick. Pakujcie skrzynię na wóz! Uciec. Roderick? A niby gdzie? Ktoś tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Wiecie co? Przydałoby się... Żałosne. Ha. Może w ten sposób? O, jest Roderick. Dobra, dobra, bo kozaczysz za bardzo, gościu. Ło kurcze, dobra. A ten młynek to jest jednak cudo. Chodź, to cię skontruję. Okej, okay, zadziałał znak. Jeszcze raz. I do widzenia. Daruj życie, ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. No, a gdzie oni są? Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Sianna? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Dobra, jeszcze jest dziewczyna. Dowiem się? Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. Co ze mną będzie? To nie nasz problem. Zostawiam cię, książęcej gwardii, o ile się nie wykrwawisz. Niech cię szlak. Co ja mam mu pomagać, jak gościu brał w tym wszystkim udział? O, jeszcze tak. Okej, okay, a ty kim jesteś, przepraszam? Czemu nie mogę znakiem rzucać? Okej, okay, mogę już teraz. Oj. Zapędziłam się trochę, powiem wam. O, jeszcze psy strażnicze, poważnie. Okej, okay, nie jest dobrze. Wiecie, ja byłam pewna, że mam zawsze jakąś tam adrenalinę, a ja nie mam nic. Dobra, pozwólcie, że weźmiemy sobie dekokt, żebym nie spieprzyła czegoś teraz, przez przypadek. No, zrobiło nam się tutaj dosyć gorąco, bym powiedziała. Dobra, znak rzuciłam, co prawda już go nie mam. Au! No co jest? Zginę tutaj, wiecie? Co ja zrobiłam tym ludziom, bo ja nawet się nie skapnęłam? Tak ich rozpłatałam, że aż nawet nie zauważyłam, co się stało. Dobra, jeszcze raz weźmiemy sobie dekokt, żeby tutaj nie zginąć przez przypadek. Dobra, tu jest ten. Ała. Przepraszam, ale musimy jeszcze raz coś zrobić. Tym razem bierzemy sobie biały miód i dekokt dopiero. Ewentualnie filtr Petriego jeszcze mam chyba. Zwiększam od znaków. To nie jest to. Nie mam eliksiru Stirnalia, to trochę słabo.
Wyśmienity biały miód, zażywamy. Naprawdę nie mam tego? Wygląda na to, że nie. Dobra, no to mamy bardzo mało żywotności, więc został mi w sumie tylko i wyłącznie dekokt do wzięcia. Tylko żeby się stąd wydostać teraz. Dobra, bo trzeba robić uniki w tym momencie, dosyć spore. Dobra, ten gościu został mi. Jeszcze wy zostaliście. I robicie mi aktualnie w sumie główne problemy. No i ty. Pokonaj strażników. Dobra, młynek powinien pomóc. Oni w ogóle mają imiona, tak jak ja bym mogła sobie z nimi kiedyś pogadać, a przecież nie było nic takiego w ogóle. Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to spakowała! Zabić go! Dalej! No nie. Gdyż Regis jednak Detlefa nie przypilnował. No naprawdę? Musimy dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. O, Panie Boże. Morda, dobra, wy macie imiona normalnie. O, kurczę. Tego się nie spodziewałam, że będą mi wampiry pomagać. Ja w ogóle nie muszę nawet z nimi walczyć. Wy widzicie, jaką siekę robią? Masakra. Nie wiedzą nawet, co się dzieje. Kurczę. Nie, nie spodziewałam się tego. I w ogóle powiem wam, że nie pamiętałam tego. To jest w ogóle śmieszne. Tu jeszcze został jeden. Biegniemy. Czy gadamy? Panowie? Przepraszam, ale tutaj już nikt nie żyje. Czy gra się właśnie zbugowała, czy mi się tylko wydaje? Mamy niby pokonać strażników, ale tutaj już nikogo nie ma. Chyba jednak gra się zbugowała, powiem wam. Musimy się przebiec i zobaczyć. Nie no, nie ma tutaj już nikogo. Świetnie. Uwielbiam. Masakra. Najgorsze jest to, że nawet się nie zapiszemy. O, udało się. Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie, nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc.
Rena! Nic. Nic ci nie jest. Jeżeli któryś z nich... Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym Sangreal. O co ci chodzi? No właśnie. Rena i Sianna to ta sama osoba. I Sianna stała za szantażem Detlefa. Bo chciała się zemścić na Annie Henriette i całej swojej rodzinie za to, że ją wygnali przez klątwę Czarnego Słońca. Dlatego, no, oszukała po prostu Detlefa. Nie udawaj głupiej. Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlef. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. No właśnie, wystarczy powiedzieć tą opcję tutaj. Sianna i Rena to po prostu ta sama osoba. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sianna. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za bradnie? Sianna została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn i stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Beauclair człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Przykro mi, Detlef. Byłeś tylko częścią jej planu. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlefa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. No i teraz ci się sumienie ruszyło, koleżanko, tak? Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż... Rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Sianna,
A jednak to ty, siostrzyczko, w coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przyszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. No, raczej za to drugie. To nie była zdrada, tylko naiwność. Roderick dał się omotać i słono za to zapłacił. Omotać? Komu? Twojej siostrze. To ona przekonała go, by przyjął do siebie tych bandytów. Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Syjana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Trochę głupia sytuacja, wiesz? Gdzie on jest teraz? Czeka na Syjanę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa! Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. No i tutaj właśnie się zaczyna ten moment, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną Anną pierdolniętą. Myślisz, a nie... że księżna już ochłonęła? Henriettą. Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza gruźb. Tak. Nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? No zdarza się po prostu. Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję waszmościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Syjana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Syjana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać.
ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces, póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaff? No, nie wiem po prostu, kobieto. No, co mam ci powiedzieć? Po prostu tego do cholery jasnej nie wiem. Nie wiem. Trop się urwał. Tylko tyle masz do powiedzenia? Szanuję czas waszej miłości, więc mówię jak jest. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. Mogę jej jakoś dogadać? Mogę. To może zamiast wiedźmina wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlaffa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani! Ale ogromne straty w ludziach! Zaraza! Skoro ten cały Detlaff chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin. Wyprowadźcie ją stąd. O kurczę. To Alp czy Bruxa? Chyba Bruxa. Mogę... No... Come on! Come on, gro... Tak się właśnie ginie, wiecie? Tak się ginie, bo gra was nie dopuszcza do ekwipunku, przez to, że jest coś zepsute ze streamowaniem na Xboxa. Cudownie. Czarna krew. Na szczęście mam eliksiry na nowo, jakimś cudem. W ogóle, ja nie wiem, dlaczego oni chcą się bić w ogóle z tą Bruxą. A, jeszcze zapomniałabym o oleju na wampiry. Teraz będzie naprawdę... Irden by się przydało. Dobra, pokazała się, więc to jest już jakiś plus. Dobra. Super. Już zaraz powinno być po niej. Świetnie.
Siana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlef nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlefa, ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlefa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlefa i uwolnić Sianę. Myślisz, że Detlef wciąż wierzy w niewinność Siany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Dobra, no to co sugerujesz w takim razie w sprawie Siany, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Sianę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlef naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. Okej, a zagwarantujesz jej bezpieczeństwo? A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Sianie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. No dobra. A wiesz może, gdzie ona jest? Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Siana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. Dobra, no to spytajmy o to. To jak można wywabić Detlefa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlefa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście. Albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Sianę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlefem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlefem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz, proszę, co zamierzasz? Dobra. Rozważę uwolnienie Siany. Nie wiem.
Muszę się zastanowić, powiem szczerze. A może po prostu spróbujemy ze Sianą, bo z tego co wiem, jak spróbujemy to zrobić przez Ukrytego i przez Orianę, to będzie problem. Będzie wtedy jakby złe zakończenie z automatu. Także chyba... To szaleństwo, ale niech ci będzie. Spytam Damiena o Sianę. Wiedziałem, że nie dasz się prosić. Powoli, niczego nie obiecuję. Na razie chcę się tylko rozeznać w sytuacji. Idziesz ze mną? Oczywiście. W towarzystwie zawsze raźniej. Kurczę, działamy, powiem wam, solidnie teraz. Spieszmy się. Damian może być w niebezpieczeństwie. Albo martwy. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zaprawionego w boju. Z ludźmi, nie z potworami. Okej. Okay. Regis mi chyba pomoże, no nie? Z tymi wampirami. Tak. Zajmijmy się. Zanim znikamy. Geralt. Dobra, mamy Garkaina. I mi znowu pozdejmowało wszystkie oleje. Bardzo mi się to nie podoba. Ale wiecie co? Skoro nastąpił atak na miasto, to musiały minąć 3 doby od tego wydarzenia ze Sianą. Myślałem, że wampiry niższe was nie słuchają. To jak Detlaf poszczuje na miasto? Mówiłem ci, on jest wyjątkowy. Umie jednak widać to w swojej woli. Kontrolować samą myśl. Wow! Zdąpić, albo nie zginie. Nie zaprzestanie. To było dziwne. Dobra, biegniemy za Regisem. Wciąż tu jest. Widzę, że Regis się tak jakby... Nie no, Regis się zamienia po prostu. On wampirom widzę nie robi zbyt wiele. Pora się rozejrzeć. Dobra, długa noc, robimy. Pancerz nic mu nie pomógł. Pazury przecięły metal jak kartkę papieru. Musimy się pośpieszyć. Nie utrzymali szyku. Uciekali. Czuję krew Damiana. Został raniony. Chodźmy. Geralt, jak spokojnie. Chodźmy. Uliczna barykada. Nie wiedzieli. Nie zdążyłem ich przygotować. Tu coś jeszcze leżało. Padł na brzuch, rana na plecach. Uciekał. Jezu, ale młyn. Alp. Mam nadzieję, że znaleźli. Alpy są straszne, powiem wam. Inaczej nie będzie z kim rozmawiać. Walczyłam już raz z Alpem. Jeszcze Bruxa tu jest. Dobra, weźmiemy czarną krew, bo widzę, że nie mam zażytej. Jak widzicie, dzisiaj dłuższy odcinek robię. To chyba w porządku. Ładna melodia. Przydałoby się Erden. Wiecie co? To ja bym się zajęła tą Bruxą może najpierw. No chodź do mnie. Regis chyba już wykończył tego Alpa. Troszeczkę mnie ogłuszyła. Dobra, znowu mi się znak nie rzucił. Super. I po sprawie. Geralt, może jednak zawrócisz?
A po jaki grom mam zawracać? Dobra. Muszą być tam w banku. Wow. Zabarykadowali się. Nie mogą zobaczyć, że jest. No tym razem to faktycznie Anna Henrietta by się tak wkurzyła. Bez urazy, ale jakoś bardzo to mi mimo wszystko tutaj nie pomagał Regis. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Zabiłeś go. Pojedynkę. Ten skurwysyn wydłuł połowę mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetka kobiet. Potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada. Nabity na hak. Możesz mi zaufać. Możesz mi zaufać. Rozwiążę wasze problemy. Niby jak? Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuje Sianny. Przecież znasz decyzję księżnej. Syjana ma oczekiwać na proces. W zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy. Wy macie taki luksus. Ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie giną z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Geralt. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy ostatni raz widziałem Sianę, jej miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkich cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla Lale? Szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. Przetarty szlak. I dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Pomogłem Beauclair. A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, no to chodźmy prosto do pokoju dziecięcego, wydaje mi się. Tylko chciałam zmienić opcję dialogową. Chodźmy, Regis. Pokój dziecięcy jest za tymi drzwiami. No to świetnie, gro. Oczekiwałam tego. Na szczęście tutaj już mi Regis pomaga. Zamknięty. Oczywiście. Regis,
Nie chce mi się szarpać z tymi drzwiami. Byłbyś łaskaw? Oczywiście. Miał pilnować wejścia do pokoju dziecięcego. Pewnie na osobisty rozkaz. Au. Dobra, kolejny fleder przyszedł. Dzięki. Polecam. Ale widzę, że ma jakieś problemy ze sobą i nie chce się ze mną bić, więc nie. Cisza. Nikogo tu nie ma. W takim razie chociaż się rozejrzyjmy. No dobra. To badamy wszystko. Drewniana kaczka. Ktoś jej urwał skrzydełka. Ładna melodia. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. Miniaturowa zastawa i pluszaki. Słodkie. O, kluczyk schowany za ramą. Regis, ja cię bardzo przepraszam, ale ja chyba przez ciebie tego nie zebrałam, chłopie. Mamy kluczyk. Tu coś jest? Ołowiany rycerzy. Dobra, nie zostało nam wiele do szukania, wydaje mi się. Jest pamiętnik. A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort, nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki Sianny i Anny Henriette z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc, ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie Siana noc w noc budzi się z krzykiem, chyba że śpi w jednym łóżku z Anariettą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny. Takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się, jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołałam je rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z calineczką, a potem z rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może cannabis rudelaris, albo... Nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj, czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza? Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę Kraina Tysiąca Baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto Ludum. Książka, która jest kluczem do iluzji. No proszę. Zaczyna się robić interesująco. Jak najbardziej. Sianę badali dziś czarodzieje przysłani przez kapitułę. Nie wiem, do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca. Albo przypięto jej łatkę, czytam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział.
Uczyłam dziś dziewczynki języka nilfgaardzkiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem Bleu de Hel. Śmiały się z Sianą w niebogłosy. Blede to cholerny, pieprzony, a Hel? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. No to wszystko. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji? Może. Tam byłaby bezpieczna i odizolowana. Przekonajmy się. Odszukaj krainę tysiąca baśni. No i gdzie ta książka? Dawno, dawno temu. Nowe zadanie. Dobrze, to wydaje mi się, że skoro tak, to byśmy może zakończyli dzisiaj odcinek już. Dziękuję wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Miniaturowa zastawa i pluszaki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. No i co? Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!